głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, druki nr 3303 i 3420. Bardzo proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo. Przedstawiam sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Projekt został złożony do Sejmu 24 maja, a dwa dni później został skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu. Pierwsze czytanie miało miejsce w trakcie 77. posiedzenia w dniu 14 czerwca tego roku. Złożono wówczas wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Sejm w głosowaniu ten wniosek odrzucił 232 głosami, po czym pani marszałek przekazała go połączonym Komisjom Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do szczegółowych prac. Posiedzenie połączonych komisji odbyło się 6 lipca i znów padł wniosek opóźniający pracę nad projektem o wysłuchanie publiczne w dniu 28 lipca. Gdyby komisje ten wniosek przyjęły, uchwalenie ustawy w tej kadencji byłoby trudne, o ile nie niemożliwe. Jednak wniosek opozycyjnego klubu został odrzucony 16 głosami przeciw, przy 13 za i przy 1 wstrzymującym. Wysoka Izbo, teatralne gesty rzece Odrze nie pomogą w żaden sposób. Nie uratują tego cennego ekosystemu. Zapewnienie odpowiednich zasobów wody i poprawa jakości wody w Odrze może nastąpić dzięki inwestycjom przywracającym właściwe funkcjonowanie rzeki, funkcjonowanie środowiska naturalnego i zapewnieniu wsparcia finansowego niezbędnych inwestycji oraz ustaleniu pierwszeństwa realizacji lub dofinansowania tych inwestycji na Odrze lub w jej zlewni. Pragnę przypomnieć, że w momencie upływu terminu derogacji na wdrożenie dyrektywy ściekowej, to znaczy 31 grudnia 2015 roku, niezbędnych urządzeń w zakresie oczyszczalni i kanalizacji wymaganych przez tę dyrektywę w Polsce powstało tylko 31%. Trzeba zatem zaniedbania poprzedniego rządu PO-PSL nadrabiać sukcesywnie. Wysoka Izbo, w celu realizacji inwestycji Przepraszam mających... Przepraszam bardzo, poproszę o umożliwienie wystąpienia pani poseł. Państwo posłowie, nic nie zmieni tego faktu, ustalił to NIK na dzień 31 grudnia 2015 roku, czyli wtedy, kiedy upłynął okres derogacji dla dyrektywy ściekowej, było wykonanych 31% niezbędnych urządzeń. I przypominam, że ten okres derogacji dla dyrektywy ściekowej, ona była negocjowana jeszcze w okresie przedakcesyjnym, czyli cały okres naszego członkostwa w Unii Europejskiej, nie zostały te urządzenia wykonane. Więc najwyższy czas się za to wziąć i wykonać. Wysoka Izbo, w celu realizacji inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego zakłada się wprowadzenie konkretnych usprawnień proceduralnych dla inwestycji ujętych w katalogu zawartym w przedmiotowej ustawie. Są to głównie zadania o charakterze renaturyzacyjnym i retencyjnym. Zadania te określono w ramach drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami. Będą one służyć redukcji presji hydromorfologicznych i przyczynią się do poprawy ciągłości biologicznej i morfologicznej cieków stanowiących dopływy Odry pierwszego rzędu. Te działania to ocena wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe, przebudowa budowli pięczących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną i spełnianie celów środowiskowych, kontrola funkcjonowania urządzeń do migracji ryb, monitoring skuteczności istniejących urządzeń do migracji ryb, udrażnianie przegród poprzecznych i dostosowywanie ich do wymagań budowli proekologicznych. Konieczne jest zapewnienie wsparcia dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Odry. Przypomnę, że załącznik nr 1 do ustawy do druku 3303 zawiera 123 inwestycje dotyczące rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, a załącznik nr 2 259 modernizacji sieci kanalizacyjnych w poszczególnych aglomeracjach. Przeprowadzenie tych inwestycji pomoże w przywróceniu do dobrego stanu wód i do odbudowy ekosystemu rzeki Odry. Wysoka Izbo, artykuł 2 omawianego projektu ustawy określa katalog inwestycji uznawanych za inwestycje dla Odry. Zgodnie z artykułem 4 projektu, dla przyspieszenia inwestycji istotnych dla rzeki Odry będzie można zastosować szczególne rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny przyjęte w ustawie przeciwpowodziowej z dnia 8 lipca 2010 roku. W tym trybie decyzję wydaje się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 45 dni. Pozwoli to na skrócenie czasu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i wykonania czynności przygotowawczych dla planowanych inwestycji. Ponadto nowe rozwiązania przewidziane przedmiotową ustawą to m.in. nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym dla rzeki Odry. Mówimy tutaj o zapisie w artykule 4 ust. 2 ustawy. Kolejne nowe rozwiązanie to uprawnienie do wejścia na teren cudzej nieruchomości przez inwestora dla przeprowadzenia pomiarów, badań czy innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub też raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Kolejna nowość to przyspieszenie terminów wydawania pozwoleń inwestycyjnych dla instalacji do podczyszczania lub oczyszczania ścieków przemysłowych lub wód odprowadzanych z zakładów górniczych zawierających chlorki i siarczany. Wysoka Izbo, omawiany projekt ustawy zakłada zapewnienie dodatkowych środków finansowych w celu doposażenia laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska w celu przyspieszenia i usprawnienia procesu poboru, analizy i oceny jakości wody.
Ponadto zostaną zapewnione dodatkowe środki finansowe na doposażenie w niezbędnym zakresie jednostek Straży Pożarnej dla prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wód, bądź usuwania skutków, co obejmie także jednostki nie tylko zawodowe, ale i ochotniczych Straży Pożarnych w dorzeczu Odry, to znaczy w województwach opolskim, śląskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany informacji wprowadza się dodatkowe mechanizmy w zakresie powiadamiania i przekazywania informacji właściwym organom, to znaczy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz właścicielom lub zarządcom ujęć wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. O stwierdzonym lub potencjalnym zagrożeniu lub o okolicznościach powodujących pogorszenie jakości wody powierzchniowej, co może mieć wpływ i oddziaływać na wody ujmowane dla celów zaopatrzenia ludności. Wysoka Izbo, zgodnie z dodawaniem do ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, rozdziałem 2a, powołuje się Inspekcję Wodną, organ o strukturze dwustopniowej, którego zadania to są między innymi kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym, wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, pobór próbek wody i ścieków do badań przez inspektora akredytowanego, nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie o rybactwie śródlądowym, kontrolowanie dokumentów uprawniających do połowu ryb, kontrolowanie liczby, masy czy gatunku odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do połowu oraz zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do połowu, żądania wyjaśnień i wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, przekazywanie właściwym organom dokumentacji sporządzonej w ramach czynności służbowych, kontrolowanie maksymalnej technicznej wydajności instalacji służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. A zatem w jednym podmiocie, czyli w tej Inspekcji Wodnej, będą skupione kompetencje rozproszone dotychczas pomiędzy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwową Straż Rybacką i Inspekcję Ochrony Środowiska. Pozwoli to na skuteczne i w sposób skuteczny i natychmiastowy zwalczać wykroczenia i wszczynać odpowiednie postępowania i umożliwi to szybką reakcję na naruszanie przepisów. Po przyjęciu omawianego projektu ustawy poszerzy się też lista działań możliwych do finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o działania planistyczne i programowe z zakresu gospodarki wodnej, w szczególności takie jak opracowywanie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego planu oczyszczania ścieków komunalnych, wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, planów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz tworzenie systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Wysoka Izbo, omawiany projekt zakłada zwiększenie kar za wykroczenia związane z gospodarką wodną. Dotychczas nakładane kary w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł nie spełniały funkcji prewencyjnej w sposób oczywisty. Omawiany projekt ustawy w artykule 12 zawierający zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia dodaje przepis szczególny w artykule 96 paragraf AE, który podnosi wysokości grzywien do przedziału od 1000 zł do 7,5 tysiąca zł za wykroczenia, o których mowa w artykule 476 ust. 1 i 2, artykule 477 punkt od 4 do 8 i 12 oraz artykule 478 punkt 2, 6, 7, 9, 10 i od 12 do 16. Te kary przestaną nareszcie być symboliczne, a dolegliwość kary to jest zasadnicza sprawa, żeby ta kara spełniała swoją funkcję prewencyjną. Nastąpi także wprowadzenie zmian w systemie opłat za usługi wodne, doprecyzowanie przepisów dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, w których są ustalane parametry będące podstawą naliczania opłat za usługi wodne, a także modyfikacja systemu opłat za usługi wodne za działania prowadzone bez wymaganego zezwolenia. Modyfikacja dotyczy też przesłanek cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego i nakazania działań naprawczych. Po uchwaleniu ustawy w terminie 18 miesięcy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokona przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych w obszarze zlewni rzeki Odry. Wysoka Izbo, ubiegłoroczny zakwit złotej algi Brymnesium parvum spowodował zamieranie ryb. Konieczne jest zatem stworzenie i wdrożenie programu odbudowy ichtiofauny rzeki Odry. Program ten, zakreślony na 3 lata, będzie zawierał opis i ocenę środowiska wodnego, informacje o niezbędnych działaniach w zakresie monitoringu ekosystemu Odry i planowane działania zarybieniowe. Wysoka Izbo, w trakcie prac połączonych komisji zostało wprowadzonych do projektu ustawy 8 poprawek merytorycznych do artykułu 15 punkt 13, punkt 19, punkt 33, punkt 40, do artykułu 19, do artykułu 23 i do artykułu 28. Wprowadzono także pakiet poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne. Klub Lewicy składał poprawki o skreślenie kolejno każdego, czyli wszystkich artykułów po kolei ustawy, jednak połączone komisje odrzucały konsekwentnie te poprawki. Na szczęście, bo trudno sobie dopatrzeć się racjonalnych powodów skreślenia na przykład artykułu 25, w którym określa się limit wydatków na 10 lat na dofinansowanie inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości ponad 1 200 000 000 zł. Podobnie jak w artykule 26, gdzie określa się limit wydatków na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej lub w artykule 27, który określa limit wydatków dla Inspekcji Ochrony
ochrony środowiska na realizację ustawowych zadań dotyczących kontroli gospodarowania wodami. Jak mówię, wszystkie te wnioski o odrzucenie poszczególnych artykułów zostały odrzucone. Ostatecznie sprawozdanie połączonych komisji o projekcie ustawy przyjęto 23 głosami za, przy 12 głosach przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Wysoka Izbo, w imieniu połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, proszę o uchwalenie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, zawartego w sprawozdaniu połączonych komisji w druku 3420. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów.